Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj w tak zacnym gronie wspaniałych ludzi otwartych na Boże działanie. Tak, zostałam zaproszona, żeby dać właśnie świadectwo mojej drogi, drogi mojego powołania. Też tego, jak to się stało, że jestem dziewicą konsekrowaną. Tak jak ksiądz Jurek tutaj w takiej laurce przedstawił mnie, był czas, gdzie zdobywałam bardzo dobre, bardzo wysokie osiągnięcia sportowe. Moi drodzy, jestem może od początku, jak to wyglądało. Ja jestem z rodziny, do takiej oczywiście rodziny katolickiej, gdzie nie było jakiegoś bardzo intensywnego, nie wiem, nacisku na różnego rodzaju nabożeństwa. Po prostu niedziela, msza święta, oczywiście wszystkie sakramenty. Natomiast mój tata to stary sportowiec, czarny pas w judo, więc od małego, ja jeszcze mam siostrę bliźniaczkę, taką samą jak ja, siostrę bliźniaczkę jednojajową i drugą starszą siostrę, więc on nas formował w takim duchu sportowym, więc od małego ten sport był w naszym domu i w moim życiu bardzo intensywnie pojawiło się właściwie od małego pragnienia bycia najlepszą w danej dziedzinie sportu. Na początku pamiętam, trenowałam siatkówkę, będąc jeszcze dzieckiem, ale potem w liceum tata, ponieważ skończył Akademię Wychowania Fizycznego, tam miał znajomych różnego rodzaju trenerów, kolegów, którzy tam też prowadzili młodych ludzi i tam zaproponowano mi właśnie trening biegacki, klub Azdys AWF Kraków. AWF tam też przez wiele lat właśnie zaczynałam poznawać tajniki sportu. I moi drodzy, właśnie, bardzo mocno towarzyszyło mi to pragnienia bycia najlepszą. I od początku, odkąd zaczęłam trenować, już miałam w głowie, że chcę być mistrzynią olimpijską. I to była taka, mogę powiedzieć, może nie fobia, ale taki powód, dla którego naprawdę byłam w stanie bardzo, bardzo dużo poświęcić. A trening biegacki, ja na początku trenowałam średnie dystanse, jest bardzo trudny. I mogę powiedzieć, że zaczynałam bardzo słabo. Słuchajcie, właściwie wszystkie pierwsze zawody, w których startowałam, to było tam 800 metrów, 1000 metrów, słuchajcie, to były same porażki. Więc mogę powiedzieć, że przez 4 właściwie lata mojego biegania, moich ciężkich treningów, codziennych treningów, bardzo forsujących fizycznie, słuchajcie, miałam gratyfikację taką, że byłam praktycznie na każdych zawodach ostatnia. Co możecie wyobrazić moją depresję po każdych zawodach. Pamiętam, czasami byłam przedostatnia, czasami było troszkę lepiej. A ja mówię, jak to jest, nie? Dlaczego, kiedy wkładam naprawdę niesamowitą pracę, nie mam tych wyników? To mój tata był takim moim mentorem sportowym. Mówi, nie poddawaj się, pracuj. To nie jest tak, że od razu w tej przestrzeni będziesz najlepsza. To jest ciężka harówa, ciężka praca. No i słuchajcie, Tak też było, że na pewnych zawodach, nie na zawodach, tylko to był obóz sportowy w Olsztynie, słuchajcie, nabawiłam się bardzo poważnej kontuzji. Niestety nie mogłam biegać, więc siedziałam na trybunach, oglądałam sobie tam treningi innych osób i pamiętam, tam wtedy przyjechał trener Roberta Korzeniowskiego, trener Kisiel, tak się nazywał, to jest trener kadry Polski. No i mówi, słuchaj, co tak siedzisz, nic nie robisz, to przynajmniej się przejdź, może zrobisz sobie 100 metrów chodem sportowym. Ja mówię, co to jest w ogóle dziwne, to jest jakiś dziwny ruch, niekoniecznie jestem tym zainteresowana, ale po prostu z nudów postanowiłam spełnić to jego życzenie i tak jak prosił, przeszłam 100 metrów chodem sportowym. Okazało się, że mam, jak to powiedzieli, bezbłędną technikę, mi się ten sport akurat niekoniecznie podobał, ale tutaj, prawda, trenerzy, ich tam było kilku, jakoś tak nagle uwierzyli we mnie i zaproponowali mi faktycznie, jak i tak nie masz co robić, bo nie dasz rady biegać, ale o dziwo mogłam chodzić. W związku z tym zaczęłam już skracając profesjonalny trening chodu. I to było gdzieś w sierpniu.
Natomiast w lutym były pierwsze zawody halowe Mistrzostwa Polski. Też był dystans 3-kilometrowy. Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na 3 kilometry juniorów. No i mówią, idź tam, tak się przejdziesz, przetrzesz się, zobaczysz wielkie zawody, wielki świat. Oczywiście będziesz ostatnia, ale no przynajmniej zobaczysz inne zawodniczki, poznasz. Nie, więc okej, słuchajcie, pojechałam tam. W ogóle no niesamowite przeżycie, bo to był, może ktoś był w Spale na hali 200-metrowej, no to jest taki wielki świat sportowy, od razu mnie to pochłonęło, bo tam naprawdę zawodnicy wysokiej klasy, naprawdę profesjonalny sport. I słuchajcie, wystartowałam i ku zdziwieniu chyba swoim również szczególnie, no zajęłam pierwsze miejsce, wygrałam te zawody na 3 kilometry, mając no bardzo dobry czas. I słuchajcie, tak się zaczęła moja, nazwijmy, kariera sportowa. To były pierwsze zawody, które wygrałam, potem właściwie wygrywałam wszystkie po kolei. Ten trening ogromny, który włożyłam, wytrzymałościowy, zaprocentował właśnie przez chód sportowy. I tak, taka konkluzja krótka, słuchajcie, no tak to również widzę i w swoim życiu duchowym. Jeżeli naprawdę czegoś bardzo pragniemy, wkładamy solidną pracę, to ten efekt przyjdzie, tylko Pan Bóg wie kiedy. Ale tak było w moim przypadku, że faktycznie bardzo szybko dostałam się do kadry Polski. Zaczął się profesjonalny trening, zawody, obozy, Mistrzostwa Polski. Ksiądz mówił, ta moja laurka, tam 8 razy, Mistrz Polski, tam na 3 kilometry, na 5. Słuchajcie, trening chodziarski to jest trening bardzo trudny i nudny, no nie ukrywajmy, słuchajcie, to jest trening samotny, może stąd dziewictwo Kroce Krowane, bo to też jest trochę z samotnością ma wspólnego. Ja wiele, wiele godzin spędziłam na samotnych treningach, ponieważ na zawodach chodziliśmy 20 kilometrów, więc sobie możecie wyobrazić, jak mocny, jak długi musi być trening, żeby takie 20 kilometrów no, w sensownym czasie przejść. Więc wiele, wiele godzin ciężkiego, długiego treningu, samotnego, oczywiście niektóre treningi były no, na obozach, to wiadomo, wtedy byliśmy wszyscy. I tak to się szybko potoczyło. Potem faktycznie miałam klasę mistrzowską, miałam powołanie do kadry Polski, byłam w tej kadrze. Miałam zawody, no takie powiedzmy najbardziej prestiżowe, to wicemistrzostwo świata w Naumburgu na 10 kilometrów. Zdobyłam drugie miejsce. No niesamowite przeżycie. Natomiast co muszę powiedzieć, co było tym wszystkim bardzo, bardzo istotne. Ja zdobywając największe medale, te zasługi powiedzmy sportowe, będąc w klubie taką gwiazdą i rozdając jakieś autografy tam małym dzieciom, może starszym też, no tak naprawdę gdzieś wewnętrznie czułam, że to nie jest do końca to, że to wszystko, te podia, na których to podium, jedno, drugie, na którym stałam, no nie dawało mi takiej satysfakcji wewnętrznej. Gdzieś cały czas był głód. Wiecie, jaki głód? Że mogłam mieć lepszy wynik, że mogłam zrobić lepszy czas. Ja pamiętam, miałam takie coś, słuchajcie, to apetyt rośnie w miarę jedzenia, że kiedy zdobyłam wicemistrzostwo świata na dychę, zrobiłam dobry czas, ale ja miałam, słuchajcie, doła, że zrobiłam za słaby czas. Mimo, pamiętam, z Robertem Korzeniowskim siedzieliśmy gdzieś tam na schodach. Mówię, co ty w ogóle, dziewczyno, masz wicemistrzostwo świata. A ja miałam takie coś w głowie, że no mogłam zrobić tamtą życiówkę lepszą o minutę. Więc słuchajcie, to był jakiś taki niedosyt. To nie było takie miejsce właśnie, że ja już tutaj jestem no zrealizowana. I słuchajcie, powiem wam szczerze, że wielu sportowców tak ma, że jest cały czas mało, że jest cały czas też coś więcej, że jesteś nienasycony mimo tego, że naprawdę wszystko wkładasz, całe swoje życie w to, co robisz. I słuchajcie, przyszedł taki czas, tak jak mówię, ten cały czas sportu był też okupiony naprawdę bardzo takim no, mocnym wewnętrznym cierpieniem dla mnie. Ja przeżywałam takie coś w rodzaju, teraz już mogę z perspektywy czasu powiedzieć, no, takiej ciemności swoistej, ponieważ też wiecie, jak Pan Bóg powołuje, to oczyszcza, prawda? Oczyszcza z różnych rzeczy, no nawet dopuszcza do różnego rodzaju trudnych doświadczeń, pokus. I ja doświadczałam właśnie różnego rodzaju, szczególnie, że chodzi o pokusy, to myślę, że tu może dziewczyny mnie rozumieją, to był czas, gdzie ja po prostu chciałam mieć rewelacyjną figurę, bo to były takie, nazwijmy to, kuse, topy, w których majtki sportowe, tak żeśmy występowali, takie mieliśmy stroje kadrowe, no tak to wygląda, więc oczywiście każda z nas chciała wyglądać wybitnie. No a tutaj
no jakby gdzieś tam no, nie do końca wyglądałam tak, jak chciałam. Więc słuchajcie, cały temat jedzenia, który był dla mnie no, niesamowicie trudny. To był, miałam też takie epizody bulimiczne. Na szczęście Pan Bóg mnie z tego tematu uwolnił, ale no, to jest koszmar. Ktoś, kto... czy myślę właśnie, zwłaszcza dziewczyny dojrzewające, młode, a nie tylko młode, bo niektóre mają w każdym wieku ten rodzaj zniewolenia, no to wiedzą, jak to jest straszne, straszne cierpienie, kiedy cały czas człowiek walczy od rana, już walczy z pokusą, żeby nie zjeść, żeby tyle kalorii. To jest takie bożyszcze jedzenie, po prostu, co się cały czas koło tego kręci. I to było właśnie dla mnie niesamowite cierpienie. I słuchajcie, w tych swoich takich doświadczeniach bardzo trudnych, takiej ciemności, miałam jakieś takie wewnętrzne, bardzo mocne przyciąganie do Boga. I słuchajcie, ja nie byłam gdzieś tam w żadnej wspólnocie, nie byłam w żadnej oazie, nie byłam na żadnych mszach uwielbieniowych. Wtedy jeszcze nie było tego typu. Natomiast wewnętrznie po prostu Pan Bóg mnie wołał. I co, słuchajcie, ja najbardziej tak naprawdę w tym całym blichcie sportowym, w światłach, neonach i tak bardziej sportowcach i różnych spotkaniach, najbardziej, moi drodzy, lubiłam, kochałam być sama, siedzieć sama w kościele, do tego mnie ciągło. Właśnie potrzeba takiej samotności i modlitwy. Ciągło mnie do modlitwy, ciągło mnie do obecności Jezusa. I to jest też, mogę powiedzieć, potem coś powiem w temacie, no jak to powołanie rozeznać. Właśnie to było... To regularne wołanie Jezusa, przyjdź do mnie, bądź ze mną. To nie było moje, prawda? Tak jak mówię, ja nigdzie gdzieś tam nie byłam w żadnych środowiskach, gdzie mogłabym od kogoś się tego zarazić, tylko po prostu wewnętrznie Bóg mnie wołał. I mało tego, w tych swoich cierpieniach, w tych swoich pokusach, tak naprawdę tylko On był moją ulgą. Gdzieś wewnętrznie miałam takie przekonanie, że nikt mi nie pomoże, tylko On. Więc słuchajcie, siedziałam wiele, wiele godzin gdzieś tam w kościele. Zaznaczam, że Pan Bóg nie działał jak tabletka przeciwbólowa, tylko no, ten taki czas takiej ciemności, no to gdzieś było 4, 5, 6 lat. To wszystko dość długo trwało i pamiętam moment mojego powołania. To było, miałam 19 lat, gdzie już wtedy bardzo lubiłam samotność i te moje takie, powiedzmy, ponieważ też słuchajcie, jak ktoś jest cały czas cierpiący, tak nazwijmy, czyli w tych swoich moich stanach pokus czy jakichś takich walk duchowych, no to tak naprawdę nie szuka się towarzystwa, przynajmniej w moim przypadku tak było. I pamiętam właśnie na ulicy Szpitalnej w Krakowie, kiedy sobie szłam w tych swoich takich, no powiedzmy, gdzieś tam wewnętrznych rozmyślaniach z Panem Bogiem i usłyszałam bardzo wyraźnie taki wewnętrzny głos. Czy to nie było żadne objawienie, żadne widzenie, tylko jasne wewnętrzne poznanie, czy chcesz iść za mną. I moi drodzy, nie była to forma zakonu, nie była to forma żadnej, no forma na przykład czy instytutu. Ja miałam takie poznanie, być może, że mam żyć sama i to było takie, nie wiedziałam, że są dziewice konsekrowane, że coś takiego jest. Ale wewnętrznie było to tak pociągające, tak mocne, ale też nie moje, bo ja przez kilka dni czułam taki wewnętrzny, że nie, że lęk, niepokój, ale wiedziałam, że to nie jest mój pomysł. Natomiast zaproszenie w pełnej, absolutnie pełnej wolności. I pamiętam właśnie, że powiedziałam, Panie Jezu, ponieważ tak ten świat jest, tak naprawdę ani ten sport no, nie daje mi nie wiadomo jak wielkiej tutaj radości. Ja cały czas mam jakiś głód w sobie, ja cały czas mam jakąś tęsknotę. I oczywiście, że idę za Tobą, bo mnie na tym świecie nic nie interesuje tak naprawdę. Tak miałam. Taki wewnętrzny stan. I powiedziałam tak, Panie Jezu, idę za Tobą. I słuchajcie, dopiero no, myślałam, że mówię, no to Panie Jezu, że mam być starą panną, tak? Rozumiem, 19 lat. I słuchajcie, zgodziłam się na to, no to dobrze. I chcę Wam powiedzieć, że moment powołania, kiedy powiedziałam, Panie Jezu, idę za Tobą całym sercem na 100%, to w tym momencie też jakby temat małżeństwa, temat relacji romantycznych damsko-męskich zupełnie zniknął z mojej przestrzeni. I to jest też łaska, nie? To jest coś, co mnie do dzisiaj... Znaczy, do dzisiaj jakby Bóg jest wierny, jeżeli się Mu daje wszystko, Bóg też daje Ci wszystko w 100%. I otrzymałam taką łaskę właśnie takiego wewnętrznego pokoju, że tak idę za Tobą. I dopiero słuchajcie, pamiętam no, pewne zawody, które no, też udało się wygrać.
I po tych zawodach też przyszło takie bardzo jasne wewnętrzne światło, aby iść za Bogiem, czy pójdziesz za mną, żeby zostawić właśnie tą przestrzeń sportu i teraz oddać się całkowicie Panu Bogu. I słuchajcie, tak też zrobiłam, Panie Jezu, też muszę powiedzieć, no wymagało to takiej wewnętrznej odwagi, nie? Ale mogę powiedzieć, że przez te lata takiej jakiejś wewnętrznej modlitwy, tego siedzenia mojego w kościele, ja już się tak przywiązałam do Pana Jezusa, i co powiedzieć, że jeżeli chcemy rozeznać powołanie, trzeba dużo być z Jezusem, żeby stworzyć głęboką więź. Że mówię, Panie Jezu, przecież naprawdę miałam taki wewnętrzny pokój, idę za Tobą, przecież Ty mi wszystko dajesz. I tak też zrobiłam, że mając właśnie 19 lat, złożyłam takie pierwsze prywatne śluby czystości na rok, chociaż wiedziałam, że to już będzie na całe życie. I moi drodzy, dopiero potem, gdzieś 2-3 lata później otworzyłam katechizm Kościoła Katolickiego, tam przeglądałam właśnie, otworzyłam akurat na stronie o powołaniach, no i tam też właśnie forma powołania do, jako dziewica konsekrowana, do życia konsekrowanego jako stan dziewic. No i słuchajcie, oświecenie to jest moje, do końca nie wiedziałam co to jest, ale gdzieś wewnętrzne, że to jest, oczywiście wszystko przeczytałam na ten temat i tak też przez, no właśnie, wie Panie Boże, no to dalej pokieruj mnie. Miałam wtedy ile? 22 lata. Byłam jeszcze w tym czasie na studiach. Może powiem, studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie grafikę, więc miałam taki, powiedzmy, dość intensywne życie, bo mieszkałam na WF-ie, trenowałam, na SP studiowałam, więc tak, taki czas. Również od strony artystycznej, nie lubię takich laurek o sobie mówić, ale był też czas, gdzie wiele miałam takich indywidualnych wystaw. I faktycznie ten świat mógłby mnie wciągnąć, nie? Chociażby w tą przestrzeń sztuki, czy w tą przestrzeń sportu. Ale muszę wam powiedzieć, ani tu nie znajdowałam nigdzie takiego pokoju, takiego zadowolenia. Tylko w Bogu, nie? Tylko w Jezusie. Słuchajcie, rozpoczęłam formację do życia, do stanu dziewic. Może teraz na ten temat kilka słów. Dziewice konsekrowane, słuchajcie, to jest pierwsza forma konsekracji kobiet w kościele. Potem powstały właśnie zakony, zgromadzenia zakonne, instytuty. Także my nie jesteśmy niczym nowym, jesteśmy stare jak Kościół katolicki. Dopiero z tym, że został odnowiony ryt konsekracji dziewic na Soborze Watykańskim II, także jakby odnowiona forma od 50 kilku lat w Kościele istnieje. Natomiast przez pierwsze, no właśnie, 1000 lat były dziewice konsekrowane. Potem zaprzestano konsekracji kobiet żyjących w świecie, no z racji różnych racji. No bano się, że na przykład nie dochowają wierności. Takie były też środowiska życia kobiet, że kobiety samotne no nie miały takiej dzisiaj, tak jak dzisiaj, możliwości życia samodzielnego. Natomiast dzisiaj te czasy się zmieniły i tak jest, że w tym momencie właśnie jest to stan, który bardzo intensywnie też rozwija się w Kościele. Mianowicie, no mogę powiedzieć tutaj o archidiecezji krakowskiej. Jestem z Krakowa, ja jestem z Myślenic, ale należę do archidiecezji krakowskiej. W tym momencie mamy 60 dziewic konsekrowanych, 20 kandydatek do tej formy życia. I słuchajcie, konsekracja dziewic to są zaślubiny z Chrystusem. Kodeks prawa kanonicznego, tak mówiąc już prawnie, określa nas jako dziewice konsekrowane. To kobiety, które wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa, są Bogu poświęcone przez biskupa diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego, zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi. A więc, no można powiedzieć, że to tak na skróty małżeństwo z Chrystusem, tak? Jest to forma zaślubin z Jezusem. Od tej formy, od tego stanu nie ma odwołań, to jest, że tak powiem, już na całe życie, więc no przed 30 nie konsekruje się, nie powinno się właśnie konsekrować kobiet właśnie z tego względu, aby dojrzałość tej osoby była no na tyle dobra, że wytrwa, że zapewnia, że wytrwa w tym stanie do końca życia. Dziewice składają święte zobowiązanie do trwania w dziewictwie na zawsze. Tak jak mówię, konsekruje biskup w katedrze danej diecezji. W czasie obrzędu dziewica otrzymuje obrączkę jako znak zaślubin z Chrystusem.
otrzymuję brewiarz, liturgię godzin, które jest to modlitwa Kościoła. Naszym charyzmatem, jakby powiedzmy naszą tutaj głównym zadaniem jest modlitwa, jest zjednoczenie z Chrystusem, oblubieńcem. Tak, my mamy dziewice konsekrowane, mają jasno, jednoznacznie mówić, że jest Chrystus i jest niebo i wszyscy do tego nieba mamy iść. Jest to naprawdę piękne, przepiękne powołanie. No każde powołanie jest piękne. Najpiękniejsze jest to, które ja mam, prawda? Czyli każdy ma to swoje, które jest dla niego najlepsze. Bo to się z powołaniem tak, że sobie go nie wybieramy, tylko Bóg go daje, trzeba rozeznać, nie? Więc to nie, że ten ma lepsze, ten ma gorsze. To, które mi Bóg dał, to jest najważniejsze i należy no, żyć tym, co pan mi tutaj no, polecił. Dziewice konsekrowane, słuchajcie, żyją albo żyją z rodzinami, albo żyją same, albo no przede wszystkim głównie żyjemy albo właśnie same, albo z najbliższą rodziną. Pracujemy, nasza praca, musimy się, że tak powiem, same utrzymać. Podejmujemy różnego rodzaju pracę, czy jest to no, praca w kościele, ale również dziewice konsekrowane to są i nauczycielki, katechetki, lekarki, panie sprzątające. No, mamy nawet jedną stewardesę, słuchajcie. To jest ciekawe. Hania nasza, Hanusia, to ciekawa dziewczyna. Ona by tutaj wam też dużo powiedziała, jakby wylądowała. Słuchajcie, no, Pan Bóg też no, stawia nas tak różnych miejscach. Oczywiście też miejsce, praca ma być taka, która nie przeszkadza nam w regularnym życiu liturgią, oczywiście mszą świętą, adoracją. My powinniśmy właśnie codziennie msza święta, adoracja, modlitwa. Każda z nas ma taką regułę życia, regułę dnia, plan dnia, którą powinniśmy właśnie wypełniać. No tak pokrótce, troszkę benedyktyńsko modlić się i pracować. Naszym przełożonym, tak można powiedzieć, założycielem naszej wspólnoty jest Kościół Święty, sam Pan Jezus Chrystus, tak? Nie mamy przełożonych, nie mamy, czy jest przełożony naszej stanu dziewic w danej diecezji, to jest biskup ordynariusz danej diecezji, to jest bezpośrednio przełożony, który dopuszcza do konsekracji, który konsekruje. Właśnie też także do formacji dopuszczone są panie, które też nigdy nie żyły w stanie sprzecznym z czystością, prawda? Także tutaj to dziewictwo jest istotne w naszej formie życia. No też jest to charyzmat czystości, charyzmat dziewictwa. Jest to też taki rodzaj no, powołania też dzisiejszych, no wiemy niestety, dość czasach zbrukanych nieczystością. Te dziewice konsekrowane właśnie mówią, że czystość jest no niesamowicie piękna, ważna, daje wolność, daje no, wielką przestrzeń do relacji w ogóle z Jezusem, z drugim człowiekiem. Tak, naszym również głównym zadaniem jest modlitwa za Kościół. Modlimy się przede wszystkim za Kościół diecezjalny, za biskupów, za kapłanów danej diecezji i za w ogóle cały Kościół, za papieża. To jest jakby no, nasze główne zadanie. I oczywiście modlitwa, asceza, no powinnyśmy żyć skromnie, żyć właśnie również podejmować posty, pokuty i dawać świadectwo o Chrystusie. Naszym najwyższym, najdoskonalszym wzorem jest oczywiście Matka Najświętsza, która jest dziewicą, pierwszą dziewicą konsekrowaną. Jest niedościgniony wzór każdej dziewicy konsekrowanej. Teraz formacja do konsekracji trwa kilka lat. Zależy od wieku i od dojrzałości kandydatki. W każdej, jeżeli no właśnie osoba, kobieta, jeżeli tą formą jest zainteresowana, no należy się zgłosić do kurii, tam dadzą namiar na księdza delegata danej diecezji i wtedy też jest rozeznanie powołania. No i też trwa to od 4 u nas w Krakowie, 4, 5, 6 lat. Zależy, tak jak mówię, od wieku, od dojrzałości osoby. Oczywiście powołanie rozeznaje Kościół również, czyli te osoby, które są przy, no towarzyszą też tej pani, tej dziewicy w rozeznaniu powołania. Tak. I teraz, no właśnie, tutaj tak jak ja miałam konsekrację mając 29 lat, a więc tak naprawdę od momentu powołania 19 lat do momentu konsekracji minęło 10 lat.
A więc moi drodzy, ja bardzo też świadomie chciałam, to troszkę przedłużałam, żeby naprawdę świadomie, z pełną taką dojrzałością podejść do tego momentu. I też chciałam troszeczkę właśnie o tym powołaniu powiedzieć, jak to jest, moi drodzy. Ponieważ no, Pan Bóg te powołania cały czas daje, te powołania nieustannie są, powołuje do kapłaństwa, do życia zakonnego, jako dziewice konsekrowane, właśnie jako siostry zakonne. To cały czas jest. Natomiast cała rzecz polega na tym, żeby to powołanie rozeznać. Jak to powołanie rozeznać? Myślę, że tu wiele będziecie mieć również w tym temacie konferencji, ale słuchajcie, podstawową, fundamentalną sprawą jest modlitwa. To, żeby zacząć się modlić. Słuchajcie, między dwoma osobami, jeżeli się poznajecie, między chłopakiem a dziewczyną, jeżeli oni rozeznają, tak, czy to są dla siebie pisani, ile czasu ze sobą spędzają, prawda? Ogromna ilość czasu na różnego rodzaju spotkaniach, randkach. Zakładamy, że jest to w czystości, bo jeżeli spotykamy się na nieczystość, to jest tylko i wyłącznie jedna wielka rana, nie będzie żadnego poznania, rozeznania. Może jeszcze tutaj tak prywatnie powiem, jestem też w Przytkowicach, tam mamy też ośrodek, gdzie również mamy rekolekcje Ruchu Czystych Serc. Zresztą mam okazję z wieloma ludźmi młodymi rozmawiać, miałam i mam okazję, więc moi drodzy, właśnie przez tą nieczystość, no niestety, no bardzo sobie gmatwamy życie. To może nam bardzo skomplikować tą przestrzeń rozeznawania. To jest niesamowicie ważne, aby wchodząc w relacje, czy z drugim człowiekiem, właśnie zachować tą czystość, ponieważ czystość powoduje, że ja widzę, mogę poznać tą osobę. Nieczystość to jest bielmo na oczy. Ja nie wiem tak naprawdę, kim ten człowiek jest. Dopiero jego cechy poznaję czasami po ślubie i nagle się dowiaduję, że on ma takie czy inne cechy. Okazuje się, słuchajcie, że no, to był czas, żeby zobaczyć to przed ślubem. Dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ten czas, dobrze spędzony czas na spotkania, na rozmowy. I słuchajcie, tak samo jest z Panem Bogiem. Jeżeli w sercu czujesz, słyszysz głos, tak? Bo jeżeli Pan Bóg powołuje, to jest wierny. To będzie w tobie ten głos, no, co jakiś czas będziesz go słyszał. Natomiast oczywiście możemy ten głos zagłuszyć w jakiś sposób przez całą masę najróżniejszych naszych zniewoleń. Dzisiaj ten świat nam proponuje ogromną ilość właśnie takich śmieci. Słuchajcie, zauważmy, że my jesteśmy no, regularnie podłączeni do jakichś słuchawek, jesteśmy od rana do wieczora, czytamy różnego rodzaju wiadomości, różnego rodzaju informacje. No, nasza głowa jest pełna różnych treści, to powiem wprost, naprawdę zupełnie niepotrzebnych. Plus nasze różnego rodzaju zniewolenia, nałogi, też jakby szczególnie nieczystość, czy chociażby też brak miłości z domu, różne zranienia, to nieraz, jeżeli tego wszystkiego nie oddamy Bogu, nie szukamy Boga, przez tą całą stertę tych rzeczy bardzo ciężko usłyszeć, że Bóg mnie woła. Chociaż On będzie wołał, prawda? Jeżeli to powołanie jest, to co jakiś czas coś tam mnie ukuje. Ale oczywiście, słuchajcie, jest totalna wolność, czy ty za Bogiem pójdziesz, czy nie. Bóg cię nie zmusi do podjęcia żadnego powołania. On może ci zaproponować. To jest twoja decyzja. Kiedy ja rozeznawałam swoje powołanie, wiedziałam, miałam światło, że to jest to, miałam totalną wolność. Oczywiście, słuchajcie, Pan Bóg dawał mi też bardzo takie jasne, wyraźne znaki. Ja spotkałam gdzieś tam osoby, które mi mówiły, że nieznajome zupełnie, bo miałam dwie takie sytuacje, że ktoś podszedł do mnie i powiedział właśnie, że Pani się podoba Bogu, czy Ty się podobasz. No takich kilka sytuacji było, na osoby nie znam, które dawały mi takiego szpikulca, no kurczę, coś jest. To dawało mi taką odwagę. I słuchajcie, jeżeli to powołanie wasz jest, to będziecie mieć pociąg właśnie do tej modlitwy, szczególnie będziecie szukać takich miejsc również samotnych, będziecie szukać ciszy, cisza, samotność, modlitwa. Bo to jest taka przestrzeń, gdzie wchodzę naprawdę w tą głębszą przestrzeń spotkania z Bogiem. A więc słuchajcie, nawet nie tyle będzie nas bardzo pociągać cała impreza świata, co właśnie ta może kaplica, w której chętnie będę przebywać, chociażby na kilka chwil, będzie ta tęsknota, żeby zobaczyć się z Jezusem chociażby na chwilę. Co jest dalej? Słuchajcie, spotykając się z Bogiem w sercu waszym będzie pokój, radość, tęsknota. W moim przypadku było tak, że chociaż no, naprawdę poznałam wspaniałych ludzi, chłopaków i dziewczyny i do tej pory mam piękne relacje czy przyjaźnie,
to nigdy żaden człowiek nie dał mi takiego wewnętrznego poczucia właśnie miłości, pokoju, zrozumienia jak Chrystus na adoracji, jak Chrystus na modlitwie. Naprawdę mogę powiedzieć, że naprawdę wspaniałych ludzi koło siebie mam, wspaniałych ludzi znam, bardzo dobrych, ale tylko przy Jezusie odczuwam to totalne zjednoczenie, zrozumienie. Żaden najcudowniejszy przyjaciel, żaden kierownik duchowy, żaden nie wiem kto mi tego nie da, co daje Jezus. Jeżeli jest powołanie, takie uczucie jest, że cię ciągnie do tej więzi, że jest Jezus i potem naprawdę długo nic. Tak jak mówię, no mnie nie pociągały te wielkie osiągnięcia sportowe czy artystyczne. Co jest druga rzecz? Słuchajcie, za tym powołaniem, jeżeli Bóg woła, to trzeba za tym iść. Po prostu. Nie? Natomiast my mamy często swój własny plan na życie. My mamy swoją wizję życia, my mamy swoje projekty. I czasami no źle na tym wychodzimy. Jest niesamowicie ważna modlitwa, Panie Jezusie, Twoja wola dzieje w moim życiu, w każdego dnia. Modlić się o wolę Bożą, o wolę Bożą. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem, bardzo mam pokój serca, chociaż oczywiście mam swoje grzechy, mam swoje wady, mam swoje krzyże, normalne życie. To jest naprawdę normalne, trzeźwe życie. Nie prowadzę jakiegoś mistycznego, lewitującego życia, naprawdę to jest zwyczajne życie. Natomiast czuję się tutaj jako osoba, jako dziewica konsekrowana, naprawdę całkowicie spełniona. Ani się nie czułam tak na podium, ani się nie czułam tak na wernisażach swoich jakichś tam tak dalej. Tylko najlepiej się czuję właśnie chociażby na adoracji, nie? To jest moje miejsce. Pamiętam, jak byłam konsekrowana, siedziałam tam w tej katedrze, co jest ważne przy rozeznawaniu powołania, towarzyszył mi bardzo głęboki pokój. Powołanie trzeba rozeznać też przez dłuższy okres czasu. Też znam różne wspaniałe dziewczęta, dziewczyny, które no, mają tam, nie wiem, 19, 20, 22 lata, a nagle się nawracają, coś się dzieje, one wszystkie chcą być na drugi dzień dziewicami konsekrowanymi, bo Jezus teraz jest wszystkim, Jezus jest Panem, przeżywają wielkie emocjonalne doznanie i okej, nie? Bo Pan Bóg też pociąga przez emocje, nie? To tak działa, bo inaczej byśmy za Bogiem też nie poszli, gdybyśmy nie mieli tego wewnętrznego też jakiego zadowolenia, radości, przynajmniej na początku. I słuchajcie, natomiast często jest tak, że no, ten zapał znika. Pół roku, rok, dwa lata, już koniec, już teraz szuka męża. I okej, dobrze, bo być może jej drogą jest właśnie małżeństwo, ale dobrze, że poznała Jezusa, że chce z Nim żyć. Dlatego natomiast powołanie do konsekracji, do takiego serca na wyłączność Chrystusa, dla Chrystusa, no powinniśmy troszkę przez dłuższy czas rozeznać, czy to nie są tylko emocje, czy to nie jest jakieś takie właśnie przeżycie, chociażby tutaj macie wspaniałe siostry, które, no właśnie formacja, która trwa no, do ślubów wieczystych czasami 8 lat, prawda? I to jest bardzo wielka mądrość Kościoła, tak? Że to tyle trwa, dlatego, żeby naprawdę kiedy składam ślub wieczysty, to już jest ślub wieczysty, to już jest koniec, to już jest, zaczyna się coś pięknego, to jest jednoczenie z Jezusem. No i to jest taki moment, ja pamiętam przy swojej konsekracji nie towarzyszyły mi żadne jakieś, wiecie, jakieś doznania. Nie widziałam Jezusa na ołtarzu. Niektórzy pytają, co i co? Nic. Wielki, głęboki pokój. Naprawdę. Ja wiedziałam, ja mam wrażenie, że inni coś przeżywają, prawda? Ktoś widzi. Tam mamy też obrzędzie moment leżenia krzyżem. Na litanii do wszystkich świętych, przed konsekracją, przed modlitwą biskupa i towarzyszył mi bardzo głęboki pokój. Ja się bardzo cieszyłam, dziękuję Ci Panie Jezu za ten pokój. I od tej pory, no mam 9 lat już po konsekracji, nigdy nie miałam myśli przeciwko temu powołaniu. Mogę powiedzieć, że ja Bogu nie dałam nic, to tam Mu dam, swoje życie, no to wszystko co mam, swoją grzeszność, serce, ciało, natomiast to co On mi daje, daje mi 100 milionów razy więcej. Naprawdę jest tak, Pan Jezus w najróżniejszy sposób towarzyszy, pomaga, no to można takie różne cuda każdego dnia spisywać, w jaki sposób On się troszczy o swoją oblubienicę, o każdą właśnie swoją dziewicę konsekrowaną, swoją siostrę zakonną. Każdego z was się troszczy oczywiście. Natomiast mówię konkretnie o powołaniu. Żebyście mieli odwagę, jeżeli ten głos w was jest, jeżeli to trwa, jeżeli to jest długo, jeżeli macie pociąg do adoracji, macie właśnie również przez Słowo Boże Bóg do was mówi, to miejcie odwagę za Jezusem iść. Bo wy naprawdę, Bóg nie da się prześcignąć w hojności. Ja pamiętam właśnie taki mój kierownik, ojciec karmelita już starszy,
Człowiek mówi, zobaczysz, że Bóg nigdy nie da ci się prześcignąć w hojności. On ci da zawsze 100 razy więcej. Mam, mówię, doświadczenie 9 lat, mogę tak powiedzieć w 100%, że tak jest. Także na pewno potrzebna jest ta odwaga i po prostu zaufanie. Może troszkę nam dzisiaj brakuje, my jesteśmy, dzisiaj mamy też takiego różnego, no mamy taki czas, gdzie faktycznie można sobie takie radosne singielstwo uprawiać, czy również dziewica konsekrowana może tak żyć, ale oczywiście no to wtedy źle żyje, bo żyjemy po to, aby całkowicie się zjednoczyć z Jezusem, również przez krzyż. Ale i za Jezusem to też zrezygnować z jakiegoś takiego komfortu, prawda? To też jest decyzja, która zobowiązuje na zawsze. Słuchajcie, dzisiaj właśnie słowo niekoniecznie dane ma, no jesteśmy wierni, no żyjemy w takich czasach, gdzie rozwody są na porządku dziennym, rok, 2 lata jest rozwód, prawda? On tam coś ślubował przed Bogiem, ślubuje ci miłość, wierność, ale on za rok już ma nową, kocha nową, w cudzysłowie kocha, bardziej pożąda albo może... I słuchajcie, jesteśmy wychowani w takim klimacie, gdzie łatwo można z sakramentu, prawda, można zdradzić, można i z kapłaństwa wystąpić, można z zakonu i z każdej jednej formy życia. I słuchajcie, to jest no, bardzo niedobre, tak? Ponieważ no, niesamowicie ważna jest ta wierność, że powiedziałem Bogu tak, to idę za Nim 100%. I pamiętam, ktoś też mi mówił właśnie, jeżeli idziesz za Bogiem, oddaj Mu 100% serca, nie 20%, nie 30%, nie 20, nie 40%, 100%. Bo słuchajcie, można być osobą konsekrowaną, mieć podzielone serce, można żyć światem, będąc kapłanem, będąc dziewicą konsekrowaną, będąc osobą zakonną, siostrą zakonną. Naprawdę dzisiaj świat chodzi wszędzie ze swoimi różnymi pokusami. I dlatego są potem potworne kryzysy. Dlatego potem jest rozdwojenie jaźni, bo idziesz do zakonu, jesteś dziewicą konsekrowaną, a żyjesz światem, nie żyjesz Jezusem, nie? Bo żyjesz właśnie wszystkim innym, tylko nie masz czasu na modlitwę, nie? Tylko jesteś na przykład, można no, na różne sposoby zaniedbywać tą więź, zaniedbywać tą relację. Potem się pojawiają potężne, bardzo mocne pokusy, żeby zostawić, żeby wystąpić, żeby iść gdzieś tam właśnie inną drogą. I słuchajcie, więc taka dojrzałość do wierności, że Panie Boże, idę za Tobą na 100%. Jeżeli masz iść na 20%, to sobie odpuść, to zostaw, nie zawracaj głowy sobie Panu Bogu, bo z tego nie będzie nic. Święta Teresa tak powiedziała też swojego czasu, Święta Teresa z Avila, która no właśnie tak żyła, mówi, przez wiele lat żyłam w zakonie, żyjąc światem. No słuchajcie, ona się uznawała za wielką grzesznicę, nigdy grzechu ciężkiego nie popełniła, no ale to święci tak mają, że bardzo tak się uniżają. I ona mówi, no żyłam przez wiele lat w zakonie, żyjąc światem. I mówi, sama nie wiem, jak zniosłam tą udrękę, bo będąc z Jezusem tęskniłam za światem, a będąc w świecie tęskniłam za Jezusem. I to była straszna, straszna męka. I dopiero, nie wiem, po iluś tam latach, nie powiem dokładnie, ale po wielu, wielu latach po prostu dostała się doświadczenie wielkiego nawrócenia w zakonie i od tego momentu, mówi, cieszy się nieustanną wielką, mimo krzyży, mimo cierpienia, cieszy się wielką radością. A więc idąc za Jezusem, właśnie Bóg zapewnia ci ten głęboki pokój wewnętrzny. To, co święta Faustyna też mówiła, że mając największe cierpienia, mając największe próby wewnętrznie, cały czas czuje pokój w sercu. A więc, no właśnie, tak proście Boga, aby właśnie ta wola Boża się wypełniła w waszym życiu, jeżeli was powołuje do życia konsekrowanego, jeżeli to jest wyraźne, rozeznawajcie to przez modlitwę. Warto mieć kierownika duchowego, mądrego, doświadczonego, kogoś, kto wam będzie towarzyszył w tym rozeznaniu. Warto też właśnie oczywiście Pismo Święte, różnego rodzaju rekolekcje, ale przede wszystkim też właśnie łaska uświęcająca. To, żebyśmy żyli nieustannie w łasce, żebyśmy nigdy nie żyli w grzechu ciężkim. Za żadne skarby nie wchodzili w stały stan grzechu ciężkiego. To jest największe niebezpieczeństwo, bo to nas zaślepia. My wtedy nie jesteśmy w stanie do końca odgadnąć od słowa Ducha Świętego, usłyszeć, kiedy na przykład godzimy się na trwanie w stałym grzechu ciężkim. Bardzo często dzisiaj jest to właśnie nieczystość, którą uważamy, że to jest normalne, to jest okej, jak można bez tego żyć. A właśnie jest dokładnie odwrotnie. Czystość to jest stan wielkiej wolności, wielkiej swobody ducha, wielkiej przestrzeni na głęboką relację z drugim człowiekiem i z Jezusem.
Więc słuchajcie, tak, tutaj jeszcze, co nam powoduje, co powoduje, że my właśnie też za tym powołaniem niekoniecznie chcemy iść. No, bardzo często, no właśnie też taka niechęć do pracy nad sobą, bo to też wiecie, żeby iść za Bogiem, trzeba też konkretnie podjąć wysiłek pracy nad sobą. Bo wiecie, łaska Boża jest darmo dana, jest gratis, natomiast podjąć łaskę, no to jest konkretny wysiłek, to jest konkretny wyczyn. Ja też powiem, że sport to było dla mnie wielkie błogosławieństwo, cały ten chód sportowy, cała ta przestrzeń życia sportowego. Dlaczego? Dlatego, że mnie sport naprawdę jak nic innego nauczyło dyscypliny. Dyscypliny obowiązku wykonania właśnie treningu, który był zazwyczaj trudny, ciężki i w większości mi się nie chciało iść na ten trening. Ale Pan Bóg mi dał taką wewnętrzną może niechęć też, po to, żebym miała trening pokonywania tego, czego nie lubię. I to trwało wiele, wiele lat. Nauczyłam się właśnie przez trening no, pokonywać taką swoją własną miłość, swoją wygodę. To był niesamowicie ważny i dobry czas, który właśnie jest, zawsze mówię, jako formacja do życia konsekrowanego. Powiem, w życiu konsekrowanym, w każdym życiu, no jest cała masa takich momentów, kiedy musimy no, robić to, co nie chcemy, prawda? I oczywiście w życiu małżeńskim, jako rodzice, to jest też również czas, gdzie potrzebujemy takiej samodyscypliny. No, ale po co są te dziewice konsekrowane, prawda? Takie czasami pytanie jest właśnie po to, żeby mówić o Jezusie, żeby mówić wszystkim o życiu wiecznym, nie? O radości nieba, o radości życia wiecznego, że każdy z nas jest, moi kochani, powołany do tego, aby być w doskonałej, totalnej szczęśliwości w niebie, żeby cieszyć się radością niewymowną. Słuchajcie, sobie możemy naprawdę wyobrazić, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić żadnymi słowami, żadnym obrazem, co Bóg dla nas przygotował. Święta Faustyna, kiedy Pan Jezus do niej przychodził, objawiał jej się, ona mówiła, nieraz Panie Jezu, odejdź ode mnie, bo nie jestem w stanie znieść, wytrzymać tej niesamowitej radości. Nie? Ekstaza to jest stan omdlenia ciała, nie? Kiedy jakby dusza w sposób taki szczególny spotyka się z Bogiem, ciało mdleje. To jest tak mocne doznanie spotkania z Bogiem. I słuchajcie, my wszyscy musimy umrzeć, żeby się spotkać z Bogiem. Dopiero, prawda, śmierć ciała powoduje, że my no, wtedy stoimy wobec Boga. I dlatego właśnie też chciałam, właśnie dziewice konsekrowane są po to, żeby mówić o radości nieba, o tym, że trzeba robić wszystko, aby podjąć tą łaskę Bożą, żeby nigdy, przenigdy, moi drodzy, zwłaszcza jak jesteście młodzi, no w każdym wieku, nigdy nie wchodzić w grzech ciężki, za żadne skarby, w układy różne niesakramentalne związki, w różne relacje dziwne, które powodują, że nie możecie przystępować do Komunii Świętej. No i kochani, za żadne skarby nigdy nie dajcie sobie zabrać właśnie tego światła łaski uświęcającej. A jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ktoś ma czas, możliwości, najlepiej być właśnie regularnie do Komunii Świętej, może 2-3-4 razy w tygodniu, może częściej niż w niedzielę. Właśnie Chrystus, który jest tym lekiem na największe nasze trudy, cierpienia. I również taką moją małą misją jest to, że właśnie mówię o modlitwie, ponieważ jakby my z tej modlitwy się rodzimy, my w tej modlitwie mamy trwać nieustannie. To jest taka przestrzeń, którą też bardzo, bardzo was zachęcam, żebyście podjęli codzienną, regularną modlitwę. Na modlitwie dostaniecie światło na najróżniejsze wasze wątpliwości, wasze pytania. I właśnie kilka takich słów w temacie modlitwy, które mnie zawsze bardzo mocno tak budują. Medjugorje, gdzie Matka Boża, no można powiedzieć, cały czas mówi podobne rzeczy w orędziach o modlitwie. I tutaj właśnie te słowa, a propos też rozeznania powołania, czy jest to do małżeństwa, czy jest to do konsekracji, gdzie Maria powiedziała takie słowa: módlcie się, gdybyście wiedzieli, jak wielkie łaski otrzymujecie przez modlitwę, modlilibyście się nieustannie. Gdybyście wiedzieli, że Bóg nieustannie na was przez modlitwę zlewa cały ogrom łask, światła. I zachęcam was właśnie też, ponieważ również prywatnie, zawodowo zajmuję się ikoną, na co dzień piszę ikony, a ikona to jest obraz do modlitwy. Ikona jest wtedy, działa tak, kiedy się modlimy, kiedy wchodzimy w relację, w więź z Jezusem. I teraz, słuchajcie, każdy z nas,
Każdy z nas jest powołany do wielkiej świętości, do wielkiej więzi. To nie jest tylko dla osób konsekrowanych, to jest dla każdej osoby. Bóg chce z każdym z was wejść w bardzo intensywną, głęboką więź miłosną, więź, która się rodzi przez modlitwę, przez życie sakramentalne. Dlatego was zachęcam właśnie, kiedy nawet wyjedziecie z tych rekolekcji, podejmijcie konkretny trud, bo to jest czasami trud modlitwy, ale owoc jest niesamowity. Pan Bóg przez modlitwę was przeprowadza przez wszystkie najtrudniejsze doświadczenia, tak, że nie urazicie stopy o kamień. To jest doświadczenie mojego życia, prawda? Nie mówię, że przeczytałam. Ja doświadczam tego osobiście na co dzień. Jeżeli Matka Boża mówi, jeżeli chcecie być bardzo szczęśliwi, prowadźcie proste, pokorne życie. Proste, pokorne życie. Słuchajcie, te wszystkie ambicje. Zauważcie, ja szczęście znalazłam w Chrystusie, nie tyle w wielkich osiągnięciach, aczkolwiek to też było ważne, to była droga, to była moja droga. Ale celem waszego życia niech będzie Chrystus, a nie tam jakieś wielkie osiągnięcia, które czasami po prostu próbujemy tą naszą pustkę zapełnić i potem i tak nic nie będzie z tego. Nawet przy wielkich osiągnięciach będziesz pusty, będzie ci mało. Nie? To tak naprawdę tylko Jezus ma prawo wypełnić twoje serce, bo Jezus to serce stworzył. Jezus powiedział, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, nie taki jak daje świat. A więc słuchajcie, oczywiście liczne terapie, leki, psychotropy. Dzisiaj to jest bardzo znane, bardzo dużo ludzi z tego korzysta. Ale Jezus powiedział, pokój wam zostawiam nie taki, jak daje świat. Ten pokój rodzi się przez więź, przez relacje, przez adorację. Spróbujcie tego, spróbujcie wejść w codzienną adorację, 15-20 minut. Zobaczycie, co się będzie w waszym życiu działo. Nie? Jak usłyszysz głos wewnętrzny, Bóg cię będzie za rękę prowadził, będziesz słyszał wewnętrznie, to zrób, tego nie rób. Z tym człowiekiem może niekoniecznie się spotykaj, nie? To tutaj tą pracę podejmij albo nie, to światło będzie w tobie. Największą, najpotężniejszą modlitwą jest msza święta. I msza święta i adoracja, to też pamiętam właśnie przy jednej gdzieś tam modlitwie, czasami gdzieś tam posługuję też przy modlitwach, przy egzorcyzmach, jak demon nienawidzi adoracji, prawda? Jak nienawidzę, to jest bomba atomowa na mnie, nienawidzę, bo nie mam tam nic do powiedzenia, nie? Tam przychodzą najmocniejsze światła, tam jak adorujecie tego Nazarejczyka, nie? A więc słuchajcie, wiem, czasami się nie chce, ale to jest właśnie, im bardziej ci się nie chce, tym bardziej może oznacza, że jakaś mocna łaska jest schowana właśnie w tym czasie adoracji. Więc tutaj macie pewnie całą noc na adorację, że możecie, tylko skorzystajcie, mimo że się nie chce, może nie całą noc, ale przez, nie wiem, godzinę, dwie godziny, półtorej godziny, na ile sobie macie możliwość. Modlitwa jest rozmową i osobistym obcowaniem z Bogiem. Przez modlitwę i post zatrzymać można wojny i katastrofy naturalne. I słuchajcie, ja wam mogę powiedzieć, mam takie doświadczenie, że wobec naprawdę gdzieś tam trudnych sytuacji stawałam, gdzie mówię, no moje mówienie nic nie da, wręcz pogorszy sytuację. Mówię, no nie ma, już jest rzecz beznadziejna. No więc podejmowałam bardzo konkretną modlitwę, zamawiałam msze święte zadaną w danej intencji. Słuchajcie, sprawy, no to mogę wam 3-4 takie przykłady podać, sprawy się same rozwiązały bez mojej tam jakiejś kłótni czy moich napominań i tak dalej. Modlitwa ma niesamowitą siłę właśnie przemiany serc, tylko musi być, jak to Matka Boża mówi, modlitwa serca, płynąca z serca. Nie, że nie tyle jest to takie gdzieś tam czytanki, odklepywanki, tylko ja jestem w tej modlitwie, ja jestem w tym różańcu, ja jestem w tym Słowie Bożym. Przede wszystkim przez modlitwę ty otrzymujesz bardzo głęboki pokój wewnętrzny. Nie, modlitwa jest odpoczynkiem. Matka Boża, też mówiła Medjugorje, że na modlitwie właśnie modlitwa jest odpoczynkiem, jest takim momentem budowania bardzo głębokiej więzi, którą, że tak powiem, byle diabeł nie rozwali. Nie, to jest wszystko właśnie, co czynimy, wszystkie te nasze modlitwy należy robić, czynić właśnie z serca, z intencją. Z intencją. Także słuchajcie, otrzymacie tyle łaski, ile chcecie, to zależy od was. Miłości będziecie mieli, kiedy chcecie i tak wiele, jak zechcecie. Właśnie przez modlitwę Pan Bóg nie ogranicza nam żadnej łaski.
Tylko słuchajcie, ten wysiłek, nasz wysiłek to jest konkretnie podjąć czas, zebrać się, iść do kościoła, czy iść na adorację, czy ja zawsze gdzieś tam mam taką okazję, gdzie mówię o ikonie, mówię o modlitwie przy ikonie, zachęcam osoby, żeby sobie w swoim domu, słuchajcie, stworzyli taki mały kącik, takie małe oratorium. Niektórzy budują domy, prawda, tutaj ma garderobę jedną, drugą, tutaj ma 5 pokoi, salonów i tak dalej. Pamiętam, jeden pan budował dom, mówi, ja tutaj sobie buduję konkretny, takie malutkie pomieszczenie na oratorium i tu będę z moją żoną, z moimi dziećmi się modlił. Zamówił sobie 2 ikony do tego oratorium, wysłał zdjęcia, no niesamowite. I on mówi, codziennie wieczorem spotykam się tam z moją żoną, odmawiamy, ile nam dzieci pozwolą, ale odmawiamy tam 2-3 dziesiątki, czasami całą dziesiątkę różańca, przepraszamy się za wszystko, rozmawiamy. No niesamowite miejsce zjednoczenia, niesamowite miejsce budowania więzi, bardzo głębokiej, trwałej więzi. Jeżeli się małżonkowie modlą, przepraszają się co wieczór, szczerze rozmawiają, nie ma szans, żeby tam wszedł rogaty, czy jakiekolwiek nasze słabości spowodowały, że się te osoby rozwiodą. Więc słuchajcie, jeżeli możecie, to zachęcam was, stworzyć sobie taki kąt w domu, taki mały kącik, oratorium, jakiś piękny obraz Jezusa. Nie musi być to ikona, ikony są drogie niestety, bo to jest prawdziwe złoto, materiały są drogie, ale obraz, czy Jezu, ufam Tobie, serce Jezusa, serce Maryi, kupić jakiś kwiatek prawdziwy, żywy, storczy, który długo akurat wytrzyma, czy jakiś inny. I słuchajcie, codziennie sobie ustalić pół godziny, siedzę pół godziny, wyłączam wszystkie telefony, iPody, iPady, komórki, wszystko nie mam, nie zamykam drzwi swojej izdebki. Każdy, kto chce ze mną przebywać, niech zamknie drzwi swojej izdebki, a ja i mój ojciec przyjdziemy do niego. Niech to będą wasze randki, wasze spotkanie, bez względu na powołanie, jakie macie. To są niesamowite momenty, gdzie Pan Bóg, jak się wlewa benzynę do samochodu, żeby jechał, tak wlewa w was swoją miłość, swoją łaskę. Doświadczycie tam takiej miłości, obecności, że nie będziecie musieli żebrać o tą miłość u kogoś za jakieś ochłapy. Nie będziecie, prawda, dali się oszukać przez jakieś pożądliwości, nie? Będziecie mieć światło, którą drogą iść, ale właśnie przez wierność. Taka wierność, właśnie to jest akt woli. Miłość to jest akt woli. Jeżeli kochasz Boga, nie? Jeżeli kochasz żonę, jeżeli kochasz swoje dziecko, to masz czas dla niego. Jeżeli nie kochasz, nie masz czasu. Nie? Czas to miłość, kardynał Wyszyński. Nie? Jeżeli nie mam czasu, mam czas dla telefonu na 5 godzin oglądać sobie filmiki YouTube'a i TikToka, znaczy, że kocham TikToka, to jest mój Bóg. Do tego mnie ciągnie. Na TikToku spoko siedzę 3 godziny, na adoracji wytrzymam 2 minuty. Nie? Ale tu idą obrazki, potem tak to działa. Nie? Co kochasz? To do tego cię najbardziej ciągnie. Jeżeli kochasz Boga, to mimo, że cię ciągnie do TikToka, pójdziesz i posiedzisz z Jezusem, a Bóg cię uwolni od tego TikToka, czy od innych jakichś Instagramów, czy innych naprawdę zbędnych nam wiadomości o życiu innych ludzi, nie? Też warto nie śledzić życia wszystkich ludzi, nie? Niektórzy sprzedają historię swojego życia, te filmiki niekończące się. Co mnie to obchodzi? Zajmij się swoim życiem, nie? Co mnie obchodzi twoje życie, twoje wczasy, twoja wycieczka na Hawaje, na jakieś góry, czy ktoś na tym zarabia straszne pieniądze, prawda? A to jest naprawdę, idź pomóc się, zastanów się, w jaki sposób możesz okazać miłość swojemu mężowi, żonie, swoim dzieciom, a nie żyj życiem innych ludzi, nie? Słuchajcie, właśnie też modlitwa to jest wyczyszczenie, nasza głowa to jest taki kosz na śmieci, naprawdę. Ja się też nieraz na tym łapię, że włączając telefon, całe stosy tych wiadomości totalnie niepotrzebnych. Ale potem siedzisz, modlisz się i ci to wszystko przychodzi. Ogranicz, odetnij, o. Znaczy, że mam kończyć, rozumiem. Tu. Słuchajcie, znaczy to jest akt woli. Odcinam te bodźce, nie? Odcinam te bodźce, które rozwalają moją relację z Bogiem. Jeżeli ty tego nie zrobisz aktem woli, naprawdę, to no, Bóg chce, abyś ten akt woli wobec miłości do Niego dokonał, nie? A więc pierwszy akt woli to jest to, że postanawiam codziennie pół godziny siedzieć z Jezusem. I to jest naprawdę, może być modlitwa w samotności. Słuchajcie, nawet swoimi, i teraz słuchajcie, różne są formy modlitw. Można oczywiście różaniec najlepiej codziennie odmawiać, Słowo Boże rozważać, ale mów swoimi słowami, modlitwa serca. No mamy Alicję Leńczeską. No niesamowite, ale to nie, że Pani jest tylko do Leńczeskiej mówi. Do każdego z was będzie mówi, jak otworzycie serce.
On tak będzie mówił do was, będzie was prowadził za rękę, tylko trzeba serce otworzyć i ten głos usłyszycie. Idź, powiedz Panu Jezusowi, jakie ja miałam fatalny dzień, dzisiaj jest tak, się źle czuję, wszystko mnie boli, wszyscy mnie denerwują. Panie Jezu, ratuj mnie, po prostu mam taki stan. Wypowiedz z detalami swoje uczucia, swoje emocje, jak do żywej osoby. Żadnych jakichś takich faz, żadnych, przepraszam, jakichś min, żadnych masek. Przed Bogiem ściągamy wszystkie maski, nie? Przed sobą możemy tutaj maski różne zakładać, ale przed Bogiem nie zakładamy żadnych mask, nie? I to staje w prawdzie o sobie, nie? I kiedy na przykład wie Panie Jezu, nie radzę sobie z nieczystością, nie radzę sobie z alkoholem, nie radzę, muszę to nazwać, nie radzę sobie, pomóż mi. I już na modlitwie jest walka duchowa. Możesz powiedzieć, w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się. Boże, pomóż mi, nienawidzę tego grzechu. I to jest taka przestrzeń spotkania z Bogiem, przestrzeń wyrzeczenia się grzechu, przestrzeń rachunku sumienia, spotkania się sam ze sobą, nie? Żeby zobaczyć w ogóle, co się w tobie dzieje. To jest tak ważne, niesamowicie. Bardzo, bardzo was do tej modlitwy codziennej zachęcam. To będzie, słuchajcie, gratisowa terapia. Wyjdziecie z wielu problemów, z wielu depresji, z wielu stanów. Właśnie przez modlitwę. Tutaj nie wiem, czy można o prywatnych objawieniach Maria Sima. Ona mówiła takie słowa właśnie w temacie dusz czyśćcowych, prawda? Już tam dokładnie nie podam, ale ogromna była właśnie ilość tam dusza czyśćcowa. Ona, Maria Sima, pomagała tym duszom przez swoje cierpienia i te dusze różne rzeczy też jakby przekazywały jej. I te dusze powiedziały, gdyby się ludzie codziennie modlili, gdyby żyli w łasce uświęcającej, gdyby przyjmowali komunię świętej, nie byłoby iluś tam, nie wiem, 60 coś, to były takie ilości w ogóle potrzeby psychiatrów, psychologów, nie? To wszystko byłoby przez miłość Bożą w nas leczone, nie? A ponieważ zostawiliśmy Boga, zostawiliśmy wiarę, weszliśmy w grzech, to nam się głowa rozsypuje, to nam się psychika siada. No tak jest, to jest normalne. Nie, bo jesteśmy jednością, ciało i duch to jest jedność. Jeżeli żyjemy w grzechach ciężkich latami, to nie ma się co dziwić, że wchodzi ciężka deprecha, bo to jest choroba duszy. Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.